Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rzeczywiście mówimy dzisiaj o ważnym problemie reorganizacji sieci szkolnej w kontekście działań podejmowanych przez samorządy i dziękuję pani poseł Łybackiej za ten temat, który jest nieadekwatny do tytułu, ponieważ brzmiał on masowej likwidacji szkół, co przed chwilą pani minister Berdzik na podstawie danych i faktów udowodniła, że jest inaczej, co nie znaczy, że nie ma problemu. I że ta organizacja sieci szkolnej w różnych samorządach przebiega w zależności od jakości edukacji w samorządzie. Są samorządy, które rzeczywiście w sposób doskonały tę działalność prowadzą, ale są również takie, które wymagają wsparcia. Prawo, w oparciu o które w tej chwili funkcjonujemy, czyli prawo nadzorcze wojewody i kuratora oświaty, który wydaje opinię w sprawie likwidacji szkół, która nie jest wiążąca, świadczy o tym, że samorządy rzeczywiście bardziej odpowiedzialnie podchodzą do tego zagadnienia, ponieważ wśród swoich wyborców dają informację, że to jest ich decyzja, ich odpowiedzialność, to są ich wyborcy i oni będą ich z tego rozliczyć. Natomiast widzę tutaj rzeczywiście istotną rolę kuratora oświaty w tej opinii, która nie jest tylko opinią formalną, mianowicie kurator wydając tę opinię bierze pod uwagę wiele aspektów, między innymi to, gdzie dzieci będą kontynuować naukę, w jakiej szkole, jaka jest tam baza, jaka kadra, jak zorganizowany jest dowóz i czy rzeczywiście te nowe warunki edukacyjne, które proponuje samorząd, są na takim samym poziomie lub lepsze. W związku z tym pytanie do pani minister. Na ile te standardy dotyczące wydawania opinii są spójne dla wszystkich kuratorów? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy rzeczywiście nie należałoby pomyśleć nad tym, aby te uzasadnienia zarówno uchwał intencyjnych, jak i ostatecznych zawierały te wszystkie elementy świadczące o podniesieniu edukacji? Dziękuję bardzo.